bardzo głodny pies i może jak śniadanie. Tam jeździ robot, jak widzicie, rozgarbiasz, bo odkurzam podłogę, wszystkie odkurzacze mam wyjęte. Myłam stół, bo mam dzisiaj gościa, zaraz będę tam ustawiać zestawy. Owca musi być zawinięta, bo niestety robot się wkręca. Tutaj jeszcze muszę blat posprzątać. I tak, sushi już nastawiłam, cielęcinę z marchewkami, więc musieli zaczekać na obiad. O, on tam jeździ. Na śniadanie zaraz sobie zrobię kawę. I to jest ten berliso, który Wam mówiłam. Ja jadłam taki, on był chyba z brzoskwinią, czy tam z morelą. I był pyszny, a tu mam jeszcze kokosowy. Do tego jeszcze kupiłam sobie wczoraj dwa te rogaliki w Lidlu i zazwyczaj były dobre następnego dnia, a dzisiaj jest tak średni, więc posmaruję go sobie Nutellą. Wyjmę z mojej, no po prostu to jest cudowne uczucie mieć taką spiżarnię. O, więc będzie mój ulubiony zestaw Nutella i konfitura z wiśni. O, nie zabiorę tego jedną ręką. Na rogaliku. No i tak, ogarniam. Zaraz tutaj wszystko przywrócę do życia. Jeszcze muszę tu wszystko zdjąć i odkurzyć i będzie luz. Ale dosłownie wszystko tu poodsuwałam. Domek, kici, tutaj te kubiki, kwiatka. O, zresztą jak widzicie jeszcze. Więc tak, zaczynamy od sprzątanka. Ja zaraz zjem śniadanie, już jest 12. I zaraz do Was wracam. Tak, Borek? A Borek miał dobrą noc. Nie ma kaszlu, więc chyba jest wszystko ok. No dobra, pokażę Wam najpierw, co mam na sobie. Tak, mam różowe skarpetki, nie mam innych, ale nie będzie ich widać. Cały outfit Zara, naszyjniki Moon Sister, body Zara, dawno temu kupowane, jeansy kupowane jesienią w zeszłym roku, takie dzwony i do tego założę te białe Nike Air Force, coś tam. Te, które kupiłam ostatnio. Mam nadzieję, że będzie ok. A, bo właśnie Wam nie mówiłam. Przychodzi do mnie znajoma. I już tutaj wszystko ustawiłam. Będzie sushi, ale jest już w lodówce jeszcze. Zaraz tam jeszcze stoi czajniczek. Nastawiam herbatę jaśminową. A później idziemy na koncert w Atlas Arenie dla Ukrainy, który zbiera pieniądze, organizowany przez TVN. Dostałam bilet w prezencie od niej, także później idziemy, zjemy sobie sushi, pogadamy i potem lecimy na koncert. No i tyle właściwie. Sushi zjadła, obiad, pies nakarmiony, tu wszystko ustawione, ogarnęłam mieszkanie, umyłam podłogę, żeby nie było, tu jeszcze mój płaszcz leży, ale to później zabiorę. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Także pewnie odezwę się do Was dopiero jak wrócę. Hej kochani, witajcie, dnia kolejnego. Ja dzisiaj bez make-upu, bo nałożyłam dużo różnej pielęgnacji, bo moja buzia musi w końcu dojść do siebie, bo... Tu mamy bardzo głodnego psa. Już Ci daję jeść, chodź. W ogóle zaraz muszę się zabrać za sprzątanie, bo tutaj jeszcze wszystko zostało. Ale tak, wczoraj byłam z koleżanką na koncercie tym TVN dla Ukrainy. Nie wiem, czy Wam to mówiłam. Świetny był ten koncert, powiem Wam, że nie wiem, czy oglądaliście, bo też parę osób mi pisało, że mnie widziało, ale też on był w telewizji. Powiem Wam, że na żywo ekstra w ogóle, ten chór, ta orkiestra, naprawdę ekstra. I tak właśnie zjadłyśmy sushi, wypiłyśmy wino, więc ja tak, nakarmiłam zwierzaki, kicia już dostała, sushi też, więc ja sobie zrobię po prostu, tu już jest oczywiście, a jest 12:40, bo w ogóle wczoraj jeszcze w nocy dostałam maila, że muszę coś zrobić pilnie na rano, więc poszłam spać o 3:00. Także pospałyśmy sushi dzisiaj do 10:00. Tutaj mam jeszcze sushi, więc sobie wyjmę i zjem sobie sushi i zjem sobie ciasto, bo
dostałam tutaj ciasto, które wygląda bardzo apetycznie, więc zaraz sobie zrobię sushi, zrobię ciasto, załaduję zmywarkę, bo w sumie no tylko muszę, wiecie, tutaj naczynia posprzątać i tak dalej. O, no to wszystko tak wygląda, ale generalnie no, wczoraj robiłam porządki, więc tylko muszę zmywarkę załadować, bo już mi się w nocy nie chciało tego robić. Więc zaraz zjem sobie sushi, bo mi tutaj zostało. Ja zawsze, ojejku, zamawiam więcej, potem mam na drugi dzień, nie muszę nic gotować. Sushi tam w domku, sushi kicia w domku, tam. Co robisz, kocie? Co robisz? Tak? Kicia ciocię polubiła. Wczoraj bardzo zwierzaki się ucieszyły. I w ogóle, słuchajcie, ostatnio prawie tak co drugi dzień w ogóle ktoś do mnie wpada. Więc w ogóle super, jakoś tak zupełnie spontanicznie mam gości, więc tym bardziej cały czas rządem, nie żartuję. Ale tak, no super, naprawdę koncert był bardzo fajny, jeżeli byliście, to pewnie też Wam się podobał, naprawdę ekstra. I był taki siedzący, bo ja trochę, znaczy byłam, wiecie, na różnych koncertach, ale zawsze tak trochę mnie ten tłum przeraża, jak wiecie, gdzieś tam się stoi i nie można wyjść. A tutaj były krzesełka i się siedziało, więc dla mnie w ogóle ekstra, no i szczytny cel, także bardzo fajnie. Tutaj mam jeszcze jedną umowę wydrukowaną, którą muszę zaraz iść wysłać, jak się ogarnę. Więc mam piękne słońce, w ogóle jest tak ciepło, że mam otwarte okno, bo aż tutaj się tak duszno zrobiło. Wzięłam sobie też zimny prysznic. Ja dzisiaj codziennie zaczynam od zimnego prysznica. I powiem Wam, że to taki mi daje power, energię i w ogóle taki spokój. Zaczęłam to robić w dzisiejszym w ogóle filmie, który zobaczycie, czyli ten przed tym vlogiem. Właśnie o tym mówię i tam wrzucam też filmiki na YouTubie. Ten film się nazywa Moje sposoby walki ze stresem. I naprawdę powiem Wam, że od tygodnia, może ponad trochę, zaczęłam to robić i powiem Wam, że jeżeli właśnie czujecie takie, bo tak w dużym skrócie, zimny taki prysznic po prostu super działa na stres. To jest nieprzyjemne, ale można się przyzwyczaić, a potem jak widzicie te rezultaty, no to jakoś już nie mam z tym problemów. I codziennie rano sobie na chwilę chociaż wchodzę pod taki mega, mega zimny prysznic. No i raz, że też jestem bardziej obudzona po tym, ale też naprawdę poczułam taki może nawet nie tyle wewnętrzny spokój, co mimo wszystko nawet jak spotykają mnie jakieś stresujące sytuacje, to jakoś to tak jestem w stanie przyjąć ze spokojem, o, w ten sposób. Także bardzo Wam polecam, naprawdę, to jest mała, prosta rzecz, którą każdy może zrobić, a naprawdę ma ogromny wpływ. No i jest mnóstwo materiałów na ten temat w internecie, czy tam filmików na YouTubie, możecie sobie pooglądać, nie będę Was tutaj już tym zanudzać. Dobra, to ja, koszulka jest z HM-u, ale ona ma chyba z rok, jakoś myślę, że właśnie na wiosnę w zeszłym roku ją kupowałam, więc postaram się, jak jeszcze będą albo jakieś podobne, to Wam podlinkuję. I mam właśnie shorty, bo serio się zrobiło tak ciepło, fajnie, że ekstra. Także kochani, witajcie nie w nowym vlogu, ale nowego dnia. Ja idę jeść moje sushi, mam ogromną ochotę na to sushi właśnie. To jest łosoś, Boże, to jest tatar z łososia, bardzo dobry. To jest koku sushi. Ostatnio moje ulubione. I drugi raz, słuchajcie, ktoś jest u mnie i mówi, że dobre sushi. Naprawdę, słuchajcie, ja ich odkryłam na Uber Eats. I teraz to jest w Łodzi przynajmniej moje ulubione sushi. Także dobra, no już zjadłaś? Brawo, już jestem najedzonym psem. Teraz pani może zjeść. Wszyscy są szczęśliwi, tak? Witajcie. Pokażę Wam, jakie piękne słońce. O, a Kiciunia idzie tam. Kiciunia idzie do solarium. Patrzcie tutaj, jakie kot ma teraz. O, solarium dla kota.
Zakładam pościel do prania. Standardowo to będą te kapsułki Bolt, Lenor, Summer Vibes i do tego też te granulki Summer Vibes. I nastawiam pranie. Dam robot, słuchajcie. Odkurzę jeszcze. O, ale sypialnię mam posprzątaną i fajrant. Robiłam porządki w sypialni i odkołaczałam łóżko. No to jest wspólne, ale ostatnio Kicia woli na nim spać. I zostało tutaj, Kicia śpi tu, więc na razie nie przekładam, już jestem w piżamie. O, zapalę lampkę solną, zaraz jeszcze tutaj wyjęłam miseczki ze zmywarki, więc je napełnię. Muszę zdjąć tą poduszkę. Ostatnio wam mówiłam o tej poduszce, że jest super i wiecie co znalazłam, one są na Allegro w ogóle tej firmy, także wam wrzucałam już linka, tylko zapomniałam, znaczy zrobiłam linki, ale nie wrzuciłam, no nieważne. W każdym razie tak, o, to jest ta pościel z, ja ją kupiłam na West Wing Now i czasami ona na West Wingu jest tania, z różnych kolorach, a tu jeszcze kable, no, także słuchajcie, wszystko odkurzone. No tutaj aktualnie moje książki, które czytam i bombonierka, którą jem jeszcze cały czas. Tak, no i tu już włączam na noc lampkę solną. To jest po prostu mega. I będziecie teraz lubię spać w przedpokoju. Tak? O, no i tutaj już też wszystko ogarnęłam ładnie. Tam w tle jeszcze oglądam fakty i zaraz jeszcze zrobię coś na kolację, nie? Dobra, słuchajcie, ja wyjąłam patelnię grillową. Tu mam ten, przepraszam, chleb z Lidla, posmarowałam masłem i będzie tak, polędwica sopocka, rolada ustrzycka, plasterek tego sera Toast Pilos. Kiedyś byłam w Lidlu i nie było tych chochlandów. Jestem ciekawa, czy jest jakaś różnica, jeszcze go nie jadłam. I tu mam jeszcze troszeczkę pieczarek dołożyłam, zawsze to robiłam bez pieczarek, a myślę, że z pieczarkami będzie dobre, bo ostatnio robiłam do ziemniaczków i specjalnie sobie odłożyłam trochę do moich tostów i jestem mega głodna, więc robię dwie kanapki i do tego majonez i ketchup i zgrilluję na patelni i tyle, nie bąbel? Tak wyglądają moje tosty, zaraz je składam i wrzucam na rozgrzaną patelnie. Mają moje grzanko tosty, pięknie się ser rozpuścił. Myślę, że będą przepyszne. Rubar bardzo nadal zainteresowany, tak? Cześć. Wszyscy już śpią, tak? Ja też idę spać. Czekajcie, tylko zamknę tutaj okno. No jestem, jestem. Lampa sobie zapalona. Chodź. Pisz tam, czy idziesz na poduszkę? Chodź. No chodź. No. No chodź. No chodź, chodź. No chodź. Ci zrobiłam, patrz, taki stosik, że masz jeszcze poduszkę na poduszce, na poduszce. No chodź. Chodź, tu sobie oprzesz głowę. Chodź. No chodź. No. No wskakuj. Chodź. Tu przesunąć laptop, tak? Proszę. Żeby się wygodniej przechodziło. No, tu chcesz? No słyszy, tu jeszcze lubi spać. O, pomiędzy i się wtedy tu kładzie i się do mnie przytula plecami. No chodź. No o co chodzi? Ale ja nie mam nic do jedzenia. Przepraszam, jeżeli odniosłaś takie wrażenie. Chodziło mi, żebyśmy już poszły spać, wiesz? Główeczko moje. Tak? Tak? Moje piękne psy. No chodź tu, chodź. Chodź spać idziemy, nie? Ojejku, słuchajcie. No o co chodzi? Naprawdę przepraszam, jeżeli stwierdziłaś, że... Boże. Nie mogę tak leżę, bo tracę głos. Jeżeli stwierdziłaś, że mam coś do jedzenia. A ja właściwie przychodzę tylko do was tak na szybko się pożegnać. To jest dopiero 23, ja zazwyczaj tak koło północy chodzę spać, ale dzisiaj jakoś czuję, że już mi bateryjki siadają, więc to dobrze.
Jeszcze sobie obejrzę jeden odcinek tajemnicy zawodowej do snu i potem sobie włączę audiobooka i idę spać. Wszystko tutaj odkurzyłam, wywietrzyłam. Powiem wam, że tu w tej sypialni się tak kurzy, że to jest no niesamowite, po prostu tutaj prawie nic nie ma, nie? No bo tu jest tylko łóżko, szafki, ale po prostu ta lampa, tam na telewizorze, na karniszu, tutaj na... W ogóle, o, to jest ciekawe, zobaczcie, ja dzisiaj tu sprzątałam, myłam wycierami, nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale tu już widać kurz. Nie wiem, czy to widzicie? Chyba nie, ale ja już po prostu nie wiem, co mam robić z tym. Nieborek? No. Można sprzątać i sprzątać. Także tak, kochani. Kicie się chyba obudziło. O, a już idzie spać, tak? O. Ja się tu tak kładzie, ja się kładę tutaj i... o, kicie tam widać. I w nocy się przytula plecami swoimi do moich. Tak leży i mnie grzeje. Więc całkiem spoko. No tak, ty. Oj, kurczę, że w końcu to już mi zniknie. Po prostu masakra. Także, kochani, żegnam się z wami. Widzimy się jutro w nowym, pięknym dniu. Trzymajcie się ciepło i do jutra.